Cześć, dzień dobry, Łukasz Falciński z tej strony Akademia Office 365. Zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego odcinka poświęconego platformie SharePoint Online. Z SharePointem jest tak, tak pokazuje moje doświadczenie, że jest to ogromna platforma. Jak zacząłeś z nią pracować, to pewnie zauważyłeś, że tych zakamarków jest naprawdę bardzo, bardzo dużo niektórych są tak skomplikowane, że można się z nich dosłownie doktoryzować. I bardzo często zdarza się, że próbujemy szukać w Sherponcie jakichś super skomplikowanych rozwiązań na dość proste problemy. I dzisiaj chciałbym pokazać Ci funkcjonalność, która jest właśnie prosta. Na pierwszy rzut oka, teoretycznie i na szczęście praktycznie prosta, pozwala rozwiązywać wiele biznesowych problemów. A tą funkcjonalnością są aktualności. Tworząc jakąkolwiek nową witrynę, witrynę w trybie modern, koniecznie modern, zauważyłeś zapewne, że centralną, centralną częścią strony domowej takiej witryny, moja była utworzona na podstawie szablonu Communication Site, dlatego nie ma lewego menu, ale tym się w ogóle nie przejmuj, centralnym miejscem każdej z takich stron jest komponent wyświetlający aktualności. Ja już kilka takich aktualności u siebie dodałem. I chciałbym Ci szybko pokazać, jak takie aktualności tworzyć, na co zwrócić uwagę, gdzie kryją się jakieś ciekawe, dodatkowe, potencjalne triki, które można wykorzystać w ciekawy sposób. Po pierwsze, nowe, nową aktualność możemy tworzyć na dwa różne sposoby. Może być to zwykły post, może być to link. Zacznijmy od tego pierwszego: post, czyli nic innego jak strona. Zwróć uwagę, że kliknięcie na nowe z poziomu komponentu aktualności. Witam mnie gotowym, pustym szablonem takiego newsa. Już co, na razie go zostawię i wrócę jeszcze raz na stronę domową i pokażę Ci jedną ciekawą rzecz. Otóż na poziomie samej witryny też znajduje się przycisk new. Ten jest trochę bardziej rozbudowany, bo mogę tu kliknąć utwórz listę, bibliotekę dokumentów. No i mamy trzy interesujące nas linki. Utwórz stronę, utwórz news post, czyli taką aktualność i link do aktualności. Od razu uprzedzam, że aktualność jest dokładnie praktycznie tym samym, co strona moder. Różni ją tylko jedna rzecz, ale o tym za chwilę. I zwróć uwagę, że poprzednio zostałem przekierowany od razu do strony tworzenia aktualności pustej, natomiast tutaj, jeżeli kliknę nowy post, to Okazuje się, że mam do wyboru template i y. jest to świetna funkcjonalność całkiem nowa, która pozwala wybrać z co prawda teraz widocznych tylko trzech podstawowych template'ów, ale każdą ze stron możesz też zapisać jako szablon i umożliwić swoim użytkownikom rozpoczynanie tworzenia takiej aktualności, takich publikacji, takich treści od jakiegoś gotowego template'u. One różnią się na razie układem strony, w templecie zapisana jest też zawartość, więc wybiorę jeden z nich, create post, no i teraz wygląda to już troszeczkę ciekawiej. Tu mam załatwioną sprawę banera i tutaj jeżeli chodzi o baner, mogę oczywiście wstawić dowolne zdjęcie, mogę też zmienić format metadanych, mogę ich nie wyświetlać tła, mogą być troszeczkę większe, mogą być na środku, po lewej stronie. Może być to efekt takiego overlapa nachodzenia na siebie. Nadamy szybko jakiś prosty tytuł. Mamy też miejsce na headline. Możemy pokazywać albo i nie datę publikacji. To już zależy od nas. No, tutaj układ po prostu dobierasz do własnych potrzeb. A dalej aktualność jest niczym innym jak zwykłą stroną Modern. Uwaga o stronach modern, nagrałem co prawda już jakiś czas temu, ale ciągle aktualny odcinek tego kursu, więc jeżeli nie wiesz o czym mówię, kliknij najpierw na link widoczny na ekranie i obejrzyj, czym są strony modern i jak działają, więc mogę dodawać kolejne sekcje. Tutaj jedna nowa ciekawa rzecz: pojawiła się sekcja pełnej szerokości jakiś czas temu, gdzie co prawda nie możemy dodać dowolnego webparta, tylko wybrane dokładnie trzy. Czyli hero, image, countdown, timer, ewentualnie jakiś inny niestandardowy, na no, column formatter tutaj nie będzie miał zastosowania. A no, powiedzmy, że licznik czasu. Każda z takich sekcji. Oczywiście mogę dla licznika ustalić jeszcze jakieś dodatkowe atrybuty. W przypadku sekcji można też zmieniać jakieś tam kolory, tła, które oczywiście są dopasowane do tematu graficznego, który wybrałeś. I tutaj. Nie różni się w zasadzie tworzenie treści niczym od tworzenia jej na jakiejkolwiek stronie modern, więc wstawiamy po prostu webparty, dodajemy content. Jeżeli chodzi o tekst, to pewnie na początku najłatwiej będzie go kopiować jakiś jakichś dokumentów typu PDF czy Word, jeżeli masz jakieś obawy co do tworzenia ich bezpośrednio przez przeglądarkę. Przypominam także o webparcie Markdown, który świetnie w przypadku szczególnie jakichś większych systemów Publikacji jakiejś bazy wiedzy, dokumentacji, procedur i tak dalej nadaje się do tego, żeby w sposób taki ustandaryzowany te treści publikować i prezentować. Natomiast wśród tych webpartów jest też jeden, o którym do tej pory nie wspominałem. Też nie jest nowy, ale jakoś nie było wcześniej okazji o nim wspomnieć. To są właściwości strony. I aktualność, jak, jakikolwiek inny plik w Sherponcie, ląduje. W bibliotece dokumentów, co prawda specyficznej, ale jednak jest to biblioteka dokumentów. Jak każda biblioteka dokumentów, także i taka może mieć dodatkowe właściwości, dodatkowe kolumny. I tutaj pozwoliłem sobie wcześniej utworzyć dwie takie kolumny. Za chwilę pokażę Ci, jak one wyglądają na samej liście. Powiedzmy, że mam temat, mam redaktora. Akurat redaktor nie jest zdefiniowany, ale okej, okay, niech tak zostanie. Za chwileczkę go spróbujemy przedytować. Niestety nie mogę tego zrobić z tego miejsca. Tutaj mogę tylko prezentować właściwości takiej strony. No i na końcu moją aktualność publikuję. Jest, powinna się pojawić na stronie głównej. Dlaczego nie widzę jej na stronie głównej? No nie widzę jej na stronie głównej, dlatego że wybrałem taki, a nie inny format prezentacji aktualności. Więc po, pozwól, że pokażę Ci szybko jedną z tych rzeczy, którą dostajemy zupełnie przy okazji aktualności, czyli komponent news, który jest tym standardowym elementem. W większości stron SharePointowych. No i tutaj kolejne nawiązanie do Hub Temat, który idealnie do wiadomości się nadaje, przy okazji wiadomości warto o nim wspomnieć, ponieważ Hub -site pozwala agregować wiadomości z różnych witryn i prezentować je w jednym miejscu, więc jakieś scenariusze, nie wiem, każdy z departamentów, jednostek publikuje swoje newsy, a wybrane z nich są prezentowane na. W witrynie głównej naszego portalu jak najbardziej jest do zrealizowania. I tutaj, jak widzisz, format, jaki wybrałem do publikacji moich aktualności nie za specjalny, to jest karuzela. Powiedzmy, że wybierzemy sobie, nie wiem, top story. Zwróć uwagę, że aktualności możemy jeszcze dodatkowo sortować. Nie jest to może jakoś super intuicyjne, no ale to zależnie od ilości elementów, którą sobie wybraliśmy, mogę moje istniejące aktualności przesuwać, a wpis pod tytułem automatic oznacza po prostu nowe wpisy. No i po zmianie formatu jest już zdecydowanie lepiej. Opublikujemy moje zmiany. No i ten format wybrałem nie bez przyczyny, ponieważ zdecydowanie lepiej widoczny jest taki mały, skromny link, który pojawia się w momencie, kiedy utworzysz piątą, piątą aktualność, czyli See All. Zobacz wszystkie. No dobrze, to zobaczmy wszystkie aktualności. Jest to taka furtka, przez którą użytkownicy mogą zobaczyć wszystkie aktualności, a nie tylko te, które prezentujemy na stronie głównej. Jest to nic innego, mówiąc po ludzku, jak archiwum. No i widzę tutaj wszystkie wcześniejsze wpisy, mogę je otworzyć. I tutaj otworzę sobie jedną z aktualności, żeby wspomnieć jeszcze o przynajmniej dwóch rzeczach, o których warto pamiętać. Jedną. Z nich będzie centralna baza zdjęć. Jest to nowy feature zapowiedziany. Nagrywam ten film pod koniec kwietnia 2019 roku, więc jeżeli oglądasz go później, to najprawdopodobniej ta funkcja jest już gotowa. Wszędzie tam, gdzie potrzebujesz uprościć proces dodawania grafik, np. jakieś swoje loga firmowe, jakieś standardowe grafiki ze swojego brandbooka, będziesz mógł je umieścić w jednej centralnej bibliotece. Administrator. Będzie mógł ją przez PowerShell skonfigurować, a następnie użytkownicy wybierać w pierwszej kolejności grafiki właśnie z takiej centralnej bazy danych. No i nie wspomniałem jeszcze przy okazji omawiania tworzenia aktualności o tym, że mamy komentarze. Tutaj edytując każdą z aktualności, na samym dole możemy kontrolować, czy komentarze są włączone, czy też nie. Mamy możliwość zalajkowania takiej strony, podejrzenia. Zestawienia statystyk, ile osób obejrzało daną aktualność. Mogę też zaznaczyć sobie taką, taki artykuł, taką wiadomość, taką aktualność do przejrzenia. Później, za chwilę, pokażę ci, gdzie ją można zobaczyć. No i zdarza się niezmiernie często, że te aktualności, przynajmniej niektóre z nich, mają jakąś dużą wagę. Na przykład chcemy mieć pewność, że nasi użytkownicy faktycznie ją przeczytają. Jak możemy. To prawdopodobieństwo troszeczkę zwiększyć. Po pierwsze, każdą z pojedynczych aktualności możemy bezpośrednio z SharePoint'a wysłać użytkownikom bezpośrednio mailem, dopisując jeszcze jakąś przykładową wiadomość, send i sprawa załatwiona. Przycisk Promote wygląda bardzo smakowicie, natomiast on generalnie pozwala zrobić dokładnie to samo, co zrobiłem przed chwilą, czyli wysłać mailem. Pozwala dodać daną stronę do, bezpośrednio do nawigacji. Akurat w Communication Site tej nawigacji nie mam. I dodatkowo, co być może z tego wszystkiego jest najważniejsze, ale łatwo o tym zapomnieć, tutaj znajduje się opcja zapamiętywania jako szablon. uwaga, taka strona jest zapamiętywana jako całość czyli tytuł, grafika, treść, układ strony. Wszystko jest zapamiętane jako szablon. I z tego okienka, które pokazywałem na samym początku, można wtedy wybrać taką pozycję. Samodzielnie. No jak widzisz, wybór tej opcji pozwala jeszcze zmodyfikować taką stronę. Powiedzmy, chciałbym zostawić ją w takim trybie. Jeszcze nazwa. I następnym razem, przy tworzeniu aktualności, będziemy mieli do wyboru właśnie ten template. Kolejną rzeczą, akurat już specyficznie wykorzystywaną w aktualnościach, jest możliwość wysyłania newsletterów. Otóż z zestawienia, czyli wchodzę do archiwum moich wszystkich aktualności na górze, w tym miejscu. Mamy prosty przycisk, wyślij newsletter, który de facto tworzy stronę, którą możemy teraz jeszcze zmodyfikować, wskazując na przykład, które aktualności, nie będę przesadzał, wystarczą te trzy. Chciałbym w takim newsletterze umieścić. Przechodzimy dalej, nazywamy jakoś nasz newsletter, wskazujemy odbiorcę, ewentualnie dodajemy jakąś treść. I wysyłamy. I co ciekawe, pod spodem SharePoint tworzy z tego newslettera kolejną stronę. Za chwilę to pokażę, natomiast myślę, że warto byłoby spojrzeć, jak to wygląda Outlooku. To są te aktualności pojedyncza którą wysłałem bezpośrednio z widoku strony. No i ten newsletter. Uprzedzając pytania, no oprócz tej zajawki nic więcej zmienić tutaj nie możemy. No właśnie, wspominałem o właściwościach stron, więc tutaj jestem Ci winien jeszcze procedurę definiowania tych właściwości. Kiedy to może mieć znaczenie? No wszędzie tam, gdzie tych stron chcemy tworzyć dużo, na przykład podzielić je tematycznie, czy opisywać jakoś dodatkowo nie tylko aktualności, ale po prostu strony modern. Procedura jest dziecinnie prosta. Krok pierwszy... To po prostu dodajemy do naszej biblioteki stron dodatkowe kolumny. Zobaczmy. Przeszedłem do biblioteki stron i zwróć uwagę, tutaj mam mój newsletter. Tu już wybitnie widać, że jest to po prostu strona. No i dodawanie metadanych wygląda dokładnie tak samo jak dla każdej listy biblioteki. Dodajemy po prostu kolumnę, kategoria, wybieramy rodzaj danej kolumny i już zapisujemy. No i teraz pozostaje tylko dopisać, Wartość do takiej kolumny bezpośrednio z widoku listy. Trochę szkoda, że nie możemy tego robić bezpośrednio w właściwości. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. No I kolejny krok to jest po prostu wrzucenie w weparcie Page Properties z tej informacji użytkownikowi. Dodatkowo jeszcze, w momencie, kiedy poprzepisujesz te dodatkowe metadane do swoich stron, masz możliwość filtrowania dowolnym webparcie aktualności po tych metadanych, treści. Zobaczmy, to jest znowuż ten sam webpart aktualności i gdzieś tutaj na dole pod komponentem sortowania mamy filtr, gdzie mogę wybrać jakieś predefiniowane filtry, ale na dole bardzo niepozorny page properties, który pozwala mi wybrać wszystkie zdefiniowane kolony. Świetna sprawa do filtrowania. Więc spokojnie wyobrażam sobie taki scenariusz, że mamy na oddzielnych stronach tematycznych na przykład newsy dotyczące tej właśnie kategorii. Polecam, banalny mechanizm, a przydatny. Przy okazji filtrowania od razu wspomnę o kolejnej nadchodzącej nowości i wygląda ona na jedną z moich, która szybko się stanie jedną z moich ulubionych, czyli targetowaniu, gdzie na każdej stronie modernowej będzie można Chociaż przepraszam, zapowiedź dotyczy aktualności, ale myślę, że będzie to dotyczyło dowolnej strony. Będzie można wskazać grupę odbiorców, grupę użytkowników, którzy będą daną aktualność widzieć. I wtedy, zależnie od przynależności do takiej grupy, będę miał prezentowane te informacje bezpośrednio w webpartach. No i powoli podsumowując, zastanówmy się, dlaczego. A w ogóle o tych aktualnościach Cię męczę, skoro jest to taki podstawowy feature. No tak jak wspomniałem, to, że to nazywa się aktualność, nie oznacza, że tylko do tego celu może być wykorzystane. Miałem już okazję budować na aktualnościach systemy typu publikacja jakichś procedur firmowych, bazy wiedzy. Koniec końców wszędzie tam, gdzie mamy jakiś content, gdzie aż świeżbi ręka, żeby opublikować dany content w postaci dokumentu, prezentacji, być może lepszym rozwiązaniem będzie czy przynajmniej wartym rozważenia będzie wykorzystanie właśnie stron web modernowych szczególnie aktualności do tego żeby taki content opublikować. Dlaczego? No to jak widziałeś, mamy newslettery. Mamy możliwość powiadamiania, mamy za chwilę targeting. Mamy pełną swobodę, jeżeli chodzi o sortowanie i filtrowanie w webpartach newsów, tychże wpisów. Mamy sites, które pozwalają nam spod witryn takiej aktualności wyświetlić na centralnej Lokalizacji. Mamy takie rzeczy jak naszą stronę domową SharePoint'a w Office 365, która agreguje nam najważniejsze dla nas aktualności w jednym miejscu. Mamy w końcu aplikację mobilną, która też te aktualności będzie nam w prosty sposób publikować. Więc sposobów dotarcia z tą informacją do użytkowników po prostu jest wiele. Mamy je z pudełka. Jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza z nich to inny rodzaj, czy inny typ aktualności. A tutaj pamiętasz, zapewne przy tworzeniu mieliśmy do wyboru post, czyli stronę publikowaną bezpośrednio w Sherponcie, ale zdarza się też, że sami, czy też nasza organizacja publikuje tych treści wiele na innych kanałach, jakichś portalach społecznościowych, naszym firmowym blogu, stronie webowej, jakkolwiek. Ja taki blog posiadam, więc wyobraźmy sobie scenariusz, że nie chciałbym. Przepisywać, kopiować, chociaż rzeczywiście jest to możliwe, treści z mojego bloga bezpośrednio tutaj, a z drugiej strony chciałbym opublikować w formie takiego newsa wpis, który gdzieś tam w internecie, na zupełnie innej platformie, WordPressie się znajduje. I to jest mój ostatni wpis. Z punktu widzenia samego WordPressa nic nadzwyczajnego. Oczywiście, kontent jest super świetny i ponadczasowy. Zachęcam, jeżeli interesuje Cię produktywność i chcesz zaoszczędzić troszeczkę, może nie tyle zaoszczędzić, co zainwestować w swój dzień tak, aby stał się lepszy dosłownie 5 minut, to zachęcam do przeczytania, jak to zrobić, protiblog.pl, ale nie o tym teraz chciałem mówić. Skopiuję sobie link do mojego wpisu i zwróć uwagę, że tworzenie takiego, tego rodzaju wpisów na SharePoint jest banalnie proste, bo wystarczy, że kopiuję ten wpis i całą czarną robotę, ten link i całą czarną robotę SharePoint wykona za mnie. Pobierze wszystkie metadane z mojej strony bezpośrednio z WordPressa i po chwili bezpośrednio z mojego WordPressowego bloga wyciągane są wszystkie najważniejsze i kluczowe dla tego scenariusza rzeczy, czyli grafika, tytuł i zajawka. I jedyne co mi pozostaje to po prostu opublikować ten wpis. Jest on widoczny dla moich użytkowników później jak zwykła aktualność, tylko oczywiście zasadniczą różnica jest taka, że po kliknięciu na niego przechodzimy do jakiegoś zewnętrznego kontentu, w tym przypadku strony bloga. I ostatnia rzecz w kontekście już nie tylko aktualności, ale i ogólnie mówiąc stron modernowych, to proces zatwierdzania, ponieważ tak jak widziałeś, widziałaś, w aktualności trafiają do biblioteki dokumentów, to mamy tutaj możliwość wykorzystania Flow. I jeden z gotowców, który od pewnego czasu jest dostępny na platformie SharePoint, jest stworzony specjalnie do obsługi scenariusza publikacji treści na stronach. Dzięki temu możemy trochę rozbudować ten proces. Ktoś tworzy, redaktor, nie wiem, osoba weryfikująca, sprawdza daną stronę, zatwierdza i dopiero wtedy jest ona publikowana. Jeżeli nie masz zielonego pojęcia, o czym mówię, czym jest Flow, to zachęcam do kliknięcia na link widoczny na ekranie. Jakiś czas temu przygotowałem dedykowany kurs poświęcony Power Apps i Flow. Zdecydowanie trzeba wiedzieć, czym te rozwiązania są. No i oczywiście zapomniałem jeszcze o jednej drobnej rzeczy. Patrząc na ten widok yy, biblioteki stron, różnica między aktualnością a jakąkolwiek inną stroną. No zwróć uwagę, że mam tutaj na tej liście równie dobrze moją stronę domową. Dlaczego strona domowa nie pojawia się jako aktualność w opartach newsów? Otóż SharePoint rozwiązuje to w brutalnie i banalnie prosty sposób. W momencie kiedy tworzysz aktualność, w stronie nadawana jest wartość w specjalnej ukrytej systemowej kolumnie, która nazywa się Promoted State, Promoted State jest ona ustawiona na dwa. Jest to kolumna typu number, dwójeczka oznacza, że jest to aktualność. Więc gdybyś chciał tworzyć, nie wiem, z jakiegoś kodu skryptu, aplikacji itd. Tak Nowe aktualności. To pamiętaj, że wystarczy tylko ustawić, wpisać w kolumnie Promoted State wartość 2, tak żeby SharePoint uznał daną stronę jako aktualność. I tą klamrą zamykamy. Widzisz, że aktualności są dokładnie tym samym co strony, więc wszędzie tam, gdzie chcesz wykorzystać strony, możesz wykorzystać do tego aktualności. One posiadają, są obudowane szeregiem dodatkowych featureów. Mamy template'y, mamy możliwość tworzenia newsletterów, wysyłania powiadomień. Mamy zarówno za strony jak to aktualności, flow publikacji, aktualności dodatkowo bardzo fajnie są obsługiwane przez urządzenia mobilne i aplikacje SharePoint Mobile oraz SharePoint Home i na pewno Microsoft z tych feature'ów nie zrezygnuje, będzie je rozbudowywał. No i jeszcze Hubsite do tego wszystkiego, który standardowo zarówno z listy aktualności jak i eventów na dzień dzisiejszy pozwala agregować te treści. Sprawiają, że jest to ten mechanizm, obok którego ciężko przejść, obojętnie. Więc, jeżeli stoisz przed wyzwaniem publikacji jakiejś większej ilości treści na swoim portalu, zastanów się, czy nie wykorzystać do tego po prostu aktualności. Dzięki za Twój czas, miłego dnia i do następnego razu.